Cześć, słuchajcie, tym razem nie Londyn Północny, a Słupsk, sklep Popmaster, Record Shop. Zresztą ten filmik później przeniesie się do mieszkania, dokładniej do kuchni Popmastera. I chcę wam pokazać, jak się prostuje płyty winylowe. Mam tu parę płytek, Eric Clapton. Bardzo fajny albumik, zapłaciłem 2 funty, w tej chwili wart jest dużo, dużo mniej. Mam co jeszcze? Mam jeszcze Paul Simon Art Garfunkel. Fantastycznie pokrzywiona płyta. To wam pokażę w gramofonie. Już nie będę tu w sklepie, w domu na gramofonie wam pokażę, jak jest pokrzywiona. I mam jeszcze coś tam pokrzywego. The Communard zdaje się. Red. Kurwa, to jest prosta. Chociaż nie. Dobrze. Te płyty zabieram do domu i spróbuję je wyprostować. Raz w życiu udało mi się wyprostować bardzo krzywą płytę, ale to było podczas kręcenia filmiku, takiego jak ten, z tym, że ze sprzętem. I płytę położyłem w Akcja działa się na tarasie w Londynie, moim tarasie. Podłączyłem prąd, tak dalej, gramofonik uruchomiłem, położyłem pierwszą roczną płytę, był to Styx Stone Corner. Bardzo pokrzywiona. Normalnie aż ten ramię się zatrzymywało. No i tak zostawiłem ten, przykryłem klapkę, to zostawiłem wszystko. No i tam po paru minutach wróciłem do tego, do tej płyty i patrzę, że płyta normalnie chodzi. Wyprostowała się. To był początek wiosny, to był może tak końcówka marca, może początek kwietnia. Zrobiłem jeszcze raz to samo, ten sam myk, z tym, że parę miesięcy później. Wtedy była temperatura coś około 14-16 stopni, później była coś około 30 stopni. Słuchajcie, fantastycznie, położyłem płytę, gramofon, przykryłem, tak dalej, zapomniałem tam minutę, dwie dłużej potrzymałem niż chciałem trzymać. Wyszła fantastyczna doniczka, tak się wykrzywiło to wszystko normalnie, tak fantastyczna doniczka z tej płyty wyszła, że normalnie szkoda gadać. Dobrze, zasuwam do domu. Na razie, trzymajcie się. Rzut oka na płytę. Eric Clapton. Ups.
Jak wam się podobał filmik? Słuchajcie, ja w sumie jestem zadowolony. To było moje pierwsze podejście do prostowania płyt. Nigdy wcześniej nie prostowałem w taki sposób płyty. No i w sumie wyszło nie najgorzej. Co prawda, jakbym się lepiej przyłożył, jakby mi bardziej zależało na prostowaniu płyty niż nagrywaniu tego filmu, wyszłoby to lepiej. No ale to nie do końca jest tak łatwo. Pierwszą płytę, którą położyłem, którą zacząłem prostować, to Eric Clapton i grupa Cream, jego największe przeboje. No płytka w sumie poszła za pierwszym razem, się wyprostowała. Co chodzi zaś o płytę z Paul Simon and Garfunkel, 3 razy podchodziłem do tej płyty. Za pierwszym razem 0 efektów, za drugim razem mniej więcej to samo, może jakaś tam różnica niewielka była. Dopiero za trzecim razem, ale już tego nie widzicie, kiedy wyciągnąłem płytę z rękawa, czyli ze slave'a, położyłem bezpośrednio na tafle szyby i przykryłem drugą taflą szyby, ale już poza, właśnie już bez użycia koperty wewnętrznej, no to się wreszcie wyprostowało. Efekty, jak płyta wyglądała przed prostowaniem, po prostowaniu, jedna i druga, zobaczycie za chwilę. No dobrze, dzięki za oglądanie. No, trzymajcie się i życzę sukcesu w prostowaniu płyt. Rzut oka na płytę. Clapton.